Hej ekipa, witam was z Tanią. Witam was ponownie w Patrick Parabox, czyli kolejna dawka niesamowicie zakręconych zagadek, niesamowita dawka po prostu grzania pod kopułą. Mam nadzieję, że wam się spodoba, mam nadzieję, że wspólnie będziemy rozwiązywać, bo już teraz naprawdę są zagadki coraz trudniejsze, coraz trudniej będzie. Poprzedni odcinek naprawdę to po prostu wkręcanie się w ten cały system, sprawdzenie jak to wszystko działa, więc dosyć szybko poszło. Coś czuję, że teraz pewnie dłużej nam zajdzie. Wejdźmy do tej zagadki. I tu jest coś ciekawa sytuacja, bo patrzcie, jeżeli dobrze pamiętacie, musimy sobie to dobrze wszystko powkładać, czyli wezmę sobie pomarańczowy, do pomarańczowego możemy wejść, biorę sobie teraz niebieski sobie tak wepchnę, nie wiem czy to coś zmieni, zobaczmy czy teraz takie coś mi pozwoli. Dobra, słuchajcie, zróbmy to w taki sposób, że może jeżeli ja to pchnę w tą stronę i teraz ponownie tu wejdę w tak i tą kostkę bym wypchnął, to bym tu zrobił tak i tą kostkę tu wepchnął i zrobił to tak i prawdopodobnie udało nam się rozwiązać zadanie. No to powiem wam, że spoko, fajnie, na rozgrzewkę szybko weszło. Zobaczmy w takim razie co szykuje kolejny, bo tu była misja dodatkowa, a tu mamy misję już główną, bez której no ani rusz. No i patrz, i znowu mamy rekurencję, znowu mamy zadanie, gdzie musimy tutaj coś porządnie podziałać. Coś się tu wyjść nie mogę, logiczne, czyli najpierw musiałbym to zrobić w taki sposób i tu odepchnąć, dobra. I tutaj zieloną kostkę musiałbym pchnąć w tym kierunku. A co się stanie, jeżeli pchnę tak? Aha, jak widzicie, tutaj ładnie nam wychodzi. I powiem, że jest ciekawa sytuacja. Jeżeli ja bym tą kostkę... Właśnie o to chodzi, że teraz tutaj nie wejdę. Najgorzej. A, wiecie co? Chyba już mam pomysł, jak to zrobić. Mam chyba pomysł, tylko trzeba by to pchnąć w taki sposób. Poczekajcie. Wow, co my? Cycle! Zrobiliśmy achievement cycle. Okej, chyba nie o to chodziło, ale jak widzicie, fajny achievement. A właśnie, co się by stało, gdybym ja chciał tą kostkę wypchnąć na zewnątrz? What? Infinity! Wow! No, powiem wam szczerze, nie myślałem, że to jest właśnie tak też wymyślone, że nawet twórcy do tego tematu podeszli, co... Aha, tu już dalej możemy wyjść, ale patrz, nawet takie rzeczy są zrobione. Infinity, nie, no, spoko, podoba mi się. Co, teraz nie mogę wejść pewnie z powrotem, nie mogę nic z tym zrobić. Dobra, to fajnie wiedzieć, że tutaj twórcy też na to wpadli, że mamy po prostu nieskończoność. No słuchajcie, mamy nieskończoność, jak widzicie, w tą stronę też nie działam, nic już z tym nie zrobimy, ale fajnie. Czyli dwa achievementy na dzień dobry, na rozgrywkę. A teraz ja chcę zrobić, tak żeby już to zadanie rozwiązać, to teraz bym zrobił, słuchajcie, taki manewr, że ja bym to zrobił tak i no właśnie, co dalej? I teraz zrobię tak, że tu wyjdę, tą kostkę wtedy wepcham tu, jeżeli się nie mylę, w taki sposób. Teraz tą zieloną wypchnę tutaj, w ten sposób. Dobra, i wyjdziemy razem z nią i tutaj już bezproblemowo wejdzie to. Mamy to zrobione. Kolejne zadanie już czeka, więc przejdźmy, co jest w tym dodatku. Znowu pewnie mogę wypchnąć tą kostkę w nieskończoność. Oczywiście tutaj tak naprawdę możemy się tą nieskończonością bawić, no ale nam zależy na tym, żeby zadanie rozwiązywać. Więc słuchajcie, najpierw zróbmy taki manewr, że tą kostkę muszę chyba przepchnąć w tym kierunku. A sam wejdę do niej i sobie teraz tędy wyjdę i tu ją odepchnę na chwilę. Dlaczego tak robię? Bo teraz tą kostkę będę chciał wypchnąć w tym kierunku. Jeżeli się nie mylę, to taki mniej więcej zamysł bym zrobił, czy nie? Przepraszam, nie. A no, kurczę, za daleko jeden krok. Wejdziemy sobie sami w to miejsce, przepchniemy tą kostkę. I teraz w zieloną pchniemy w dół, jeżeli się nie mylę, w tym miejscu będzie idealnie. Teraz wyjdziemy oczywiście w tym kierunku i pchniemy to w to. Ale chyba jeden za daleko jednak to tamtą pchnąłem. Dobra, czyli jeszcze raz powtórka, zróbmy tak. Widzimy tędy. O jedno miejsce przesuwam, bo o dwa jednak widzę, że jest zdecydowanie za daleko. Idziemy teraz tu w dół. Ciach, dziękuję. Teraz kostkę przepychamy w tą i tu w drugą w tą i my jesteśmy na finiszu. No, bardzo przyjemne zadanie, bardzo fajnie. Zaraz,
Co się stało? Poczekajcie. Okej, przerzuciło nas do kolejnego automatycznie, nie? No spoko, okej. W takim razie, dobra, teraz wejdźmy tutaj. Jak to rozwiązać? Musimy dwie kostki ustawić w tych miejscach. Prawdopodobnie chyba to będzie trzeba tak zrobić, że jedno miejsce tu ustawię. Drugie bym miejsce ustawił tu. Jeżeli się nie mylę, tylko właśnie, pytanie, czy ja tak mogę? No oczywiście, że nie mogę, bo znowu mi się zrobiła pętelka. To miejsce też mi nic nie daje, ale tak, tu mogę rozwiązać, więc spoko. Tylko szkoda, że ja teraz nie mogę wyjść. To jest najsmutniejsze, że nie mogę przejść w tym kierunku. Czyli zupełnie inaczej trzeba do tematu podejść. Tylko teraz pytanie, jak do tego tematu podejść, żeby to wszystko pchnąć? Jeżeli to ustawię tu, to kostką chyba nic nie zrobię. Ale spróbować mogę, bo raczej tak w jakiś sposób ta kostka nie wejdzie. A nie, wchodzi elegancko, słuchajcie, wchodzi ta kostka. Tylko później trzeba ją odepchnąć. X-em tak, to było to. I teraz jeżeli ja tą kostkę pchnę w to miejsce, w sumie wiecie co jest chyba rozwiązanie tego, tak, to byłoby tutaj. Jeżeli ja, i to w sumie mogę sobie, w sumie mógłbym sobie to zrobić jeszcze inaczej. Bo teraz wchodząc tu, to nic mi nie daje. Tu zrobimy sobie pętelkę, to też mi nic nie daje. Ale widzę co, chyba mam rozwiązanie. Chyba mniej więcej wiem. Jeżeli ja tą kostkę pcham w tym kierunku, to ona mi wyskoczy tutaj bezpośrednio. No, to będzie spoko. W takim razie zróbmy to tak, w tu troszkę jedno. Tą kostkę wypychamy tu. Teraz zróbmy odwrotność tego. Tylko znowu mi się tu kostka wejdzie w tą stronę. No właśnie. I znowu sytuacja podobna jak poprzednio. Że ja nic z tym nie mogę tutaj zrobić. Kurczę, no zagadka, powiem wam szczerze, niezła. Dajcie mi chwilkę. Powiem wam szczerze, nie wiem ile wam to zajęło, ale mi to zajęło dosłownie parę minut więcej, więc teraz bierzemy tego klocka w tu, wysyłamy go w tą stronę, dzięki temu mamy do niego dostęp ze wszystkich stron, możemy go śmiało tutaj ustawić. Teraz bierzemy tego drugiego klocka tu, wysyłamy go tu, ale zanim to zrobimy, opuszczamy tego niebieskiego, więc zielony teraz ładnie ma dostęp, dzięki temu możemy teraz zadziałać. No i ostatni krok, oczywiście niebieski, to już jest formalność. Proszę, banalne? Może i tak, ale troszkę trzeba było się pogłowić. I dzięki temu wchodzimy do kolejnej zagadki. Mamy żółty it. Oj, it. I teraz pytanie, co it? A pytanie, co to są za strzałki? Level select, select. Spoko, czyli możemy sobie wybierać zadania. Ale patrzcie, że mamy tylko dostęp do tych, które faktycznie odblokowaliśmy. Czyli taka szybka winda, gdzie możemy tutaj poruszać. Fajnie, podoba mi się. No i na czym polega to it? Pora się przekonać. It. Zobaczmy. W takim razie ja chyba już to widzę, jak to mam zrobić. I to mam włożyć. Oj, poczekajcie za bardzo. Mam ten klocek wstawić tu. My sobie pchniemy w tą stronę. I jednocześnie, nie wiem, myślałem jednocześnie, ale mamy. Czyli faktycznie wkładanie. Zoom in, out znamy. Myszką oczywiście możemy sobie scrollować. In, out, czyli na przykład mogę sobie wejść do tej. To już znamy z poprzedniego. I teraz jak to wykonać? Dobra, czyli musimy z dwóch stron na przykład uderzyć, czyli od góry i od boku. No to chyba będzie akurat proste. Patrzcie, wchodzimy tak, tak. Teraz wchodzimy z tej strony i teraz idziemy tu. Więc proszę, bardzo proszę, idziemy ciach, ciach. I my idziemy oczywiście w to miejsce. Proste, prawda? I na razie. A teraz się zaczyna prawdziwa przygoda. Zobaczmy, patrzcie, co teraz nam tu przygotowali. Z tego względu, że tego klocka nie mogę odepchnąć, więc my musimy niebieskim, to już tak podchodzi pod faktycznie logikę, za bardzo jeden krok, w takim razie zróbmy to tak, zróbmy trzeci klocek tak i na razie, ale to na razie zróbmy tak dwa klocki. Dlaczego tak robię? Bo potrzebujemy jeszcze miejsce na te dwa klocki, więc no dosyć logicznie, że musimy tu tak się pobawić chwilę tu i kolejne dwa zaliczone, pięknie wchodzimy. To było dosyć spoko, natomiast tu się robi przygoda, słuchajcie, przygoda się tutaj robi następująca, że najpierw musimy ten klocek pewnie wepchać w tą ścianę, więc ciach, teraz wchodzimy tu,
wchodzimy do środka, teraz możemy go wypchnąć. Dobra, zaliczyło nam. I to nie było wcale takie trudne, prawda? No nie wiem, czy to jest kwestia tego, że chcą nas wprowadzić w ten klimat. Zobaczymy. Patrzcie, po drodze mamy misje bonusowe. Co bonusowa misja nam? Znowu rekurencja. Ojej, ojej, ojej. I teraz pytanie, jak muszę to rozgryźć? Chyba wiem. A przynajmniej takie mam nadzieję, że wiem. Teraz wypycham to. I tu klocek wypycham tu. Dobra. I dobra, czyli co? To tyle? Kurczę, jak na bonusową to trochę dziwne. I tu chyba weszliśmy do drugiej już bonusowej. I tu będzie prawdopodobnie podobna sytuacja. Tylko, że podobno tutaj nie mam haczyka, nie mam możliwości tego pchnięcia tutaj od tej strony. Więc ekipa, słuchajcie, zrobimy to w drugą stronę. Czyli najpierw bierzemy tak, wpychamy tego. I teraz dopiero mogę ten klocek tam wepchać. Widzicie? Zupełnie inne, z innej strony podejście. Ale fajnie, fajnie, że nie idzie jednym schematem. Mamy zaliczone. No super, szybki bonus. Nie było w tym większego problemu. Teraz mamy kolejną mapkę, teraz tutaj. I tu się zaczyna zabawa. Do niebieskiego potrzebujemy wcisnąć aż 4. Czyli wszystkie muszą wejść włącznie z nami. I jak to się prezentuje? Kurczę, od dołu, od góry, od lewej, od prawej. No na pewno od góry nie, bo nie byłoby manewru. Ale widzę, że my musimy tak, tu musimy my być, żebyśmy mogli wejść. A podstawy muszą być żółte, czyli zaczynamy na pewno od zielonego. To jest podstawa podstaw. Zielony, żółty, żółty, żółty. Dobrze rozkminiam? Mam nadzieję, że tak. Więc zielony wpychamy, później wpychamy żółty. Później wpychamy kolejny żółty, niebieskiego przesuwamy, żółty ciach i teraz powinno to. No i teraz jak widzicie, skopałem kolejność, no to jeszcze raz. Teraz jest prawidłowa kolejność, wchodzimy zielony, żółty, 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 wchodzimy do środka i my możemy też wejść do środka. Zaliczone, podoba się, podoba mi się. Teraz kolejne wyzwanie, kolejna zagadka, kolejne tutaj zagadki, które musimy spokojnie rozwiązać. Oczywiście rekurencyjnie wychodzimy w nieskończoność. No nieskończoność, no to tak naprawdę możemy wychodzić wiecznie w nieskończoność. To akurat nas nie dziwi. Ciekawe, poczekajcie, czyli tu mamy, powiedzmy, że jesteśmy w nieskończoności. I tak operujemy, jak widzicie, jednocześnie w dwóch płaszczyznach, nieskończoności i nie, i właściwej. Podoba mi się, a ciekawy jestem, co by było, gdybyśmy klocek wypchali. No ale dobra, słuchajcie, w takim razie my się pobawiliśmy tą nieskończonością. Zrestujmy do zera jeszcze raz. Gdzie my jesteśmy, co potrzebujemy? Jesteśmy tu, musimy wejść do tego. I co, tylko tyle? Muszę wejść do tego? O kurcze. Spoko, ale... Ale właśnie, jak ja muszę do tego wejść? Czy ja tak po prostu wejdę sobie tu? No nie, trzeba będzie, tu jeszcze musi być żółty jeden. Tylko weź teraz wymyśl i chyba widzę rozwiązanie. Weźmiemy sobie tak, pchniemy sobie go tu, ale to będzie mało. Słuchajcie, to będzie mało, więc jeszcze raz. Najpierw weźmiemy sobie tego żółtego. To jest jeden. Wychodzimy w prawo, żeby odepchnąć tą kostkę. Idziemy po drugiego żółtego. Czy nie, po zielonego, przepraszam. Teraz będzie zielony. Tak, zielony. Znowu wychodzimy w tą kostkę tutaj. Pozabieramy to. I teraz bierzemy żółty. Dlaczego tak? Żebyśmy mogli oczywiście odepchnąć się, ale nic mi to nie daje. Najpierw musi być zielony, a dopiero dwa żółte. Ha? No to jeszcze raz. Szczerze powiem, jednak troszkę więcej było zabawy niż początkowo myślałem, ale udało się. Taki ma być układ końcowy, żeby móc tutaj dostać się do tego zielonego, więc pakujemy się tu. Teraz idziemy oczywiście w tym kierunku i odpychamy, zabieramy dwa żółte i teraz już mamy bezpośredni, słuchajcie, dostęp. Nie ma tutaj żadnego problemu z tym. I super, jesteśmy, zaliczyliśmy. Udało się, bardzo fajnie, ósme. Kolejne dwa żółte poziomy. Oj, zapowiada się niezła zabawa. Musimy wejść jednym klockiem tu i my stanąć tu, a tu musi być tu. Jeszcze drugi klocek. Dobra. Tylko, czy ja to zrobię prawidłowo? Czy ja jestem w stanie to ugryźć? Nie, wiecie co, chyba nie jest na to jakiś patent. Wystarczy zrobić coś takiego, że pchniemy sobie tutaj. Ciach, dziękuję.
I teraz trzeba wejść w dół, od dołu, wepchnąć go do końca. Dobra, i teraz tutaj trzeba było. Dobra, udało się. Udało się, zaliczone, bardzo fajnie. Choć przyznaję, już nam trybiki troszkę zasuwają, jak na wyższych obrotach zdecydowanie mi na pewno. Nie wiem jak u was, ale ja naprawdę na wyższych obrotach już pracuję. I teraz tak, musimy wepchnąć jeden, później odepchnąć go i wepchnąć drugiego. No to tu jest wyższa szkoła jazdy, jak widzicie. Dobra, lecimy tak, drugi. I teraz musimy go wepchnąć tu, my jesteśmy tu. Dobra, to było dosyć szybkie. I znowu bonusy. A co ciekawe, o tu coś się blokowało. Ale zaraz, powoli. Najpierw zobaczmy te dwa bonusowe. Dwa bonusowe i zobaczmy, ile tu jest elementów. Aż 4 i my musimy wejść od góry. A kurczę, no dobrze. My musimy wejść od góry, więc to będzie raczej chyba to rozwiązane w taki sposób. Niekoniecznie. 4 elementy. My nie musimy wpychać tego, co najważniejsze. My musimy wyjść od góry. To tak, tu ustawiam 4, słuchajcie. Dobra, czyli te zielone muszą być chyba w pierwszej kolejności, bo zielone sobie, same w sobie nie mogą przyjąć elementów. Tylko w sumie zielone powinny wejść jako ostatnie. Dobrze to myślę. Poczekajcie. Jeżeli to zrobię w taki sposób. Raz, dwa. Oj, nie, bo to mi się popsuje tu. I teraz pójdę z zielonymi. To czy to nie spowoduje to, że najpierw wejdzie do zielonych? Takie mam ciotkę wrażenie, że chyba jednak tak łatwo nie będzie. Chyba są przygotowani na taką ewentualność. Uwaga. No właśnie. No właśnie. Patrzcie, i to tak naprawdę nam nic nie daje, bo tylko weszły dwa, a potrzeba aż 4. Dobra, no to co, macie jakiś pomysł? Jeżeli tak, to pamiętajcie, zostawić je w komentarzu. Z chęcią jestem ciekaw, jak wy byście to rozwiązali. Natomiast ja chwilę muszę pogłowić, bo tak powiedziałem, trybiki na wysokim poziomie. No dobra, powiem szczerze, nie wiem, ile wy siedzieliście, przyznajcie się, ile siedzieliście przy tej zagadce. Bo ja naprawdę siedziałem dobre kilkanaście minut i cała rodzina mi pomagała, naprawdę wszyscy tutaj mieli jakieś pomysły, dopiero żonka gdzieś tam podpowiedziała, co tutaj trzeba zrobić. Słuchajcie, zadanie wydaje się z jednej strony trywialne, z drugiej strony niestety takie nie jest, bo oczywiście tutaj te zielone pakują w siebie, więc robimy tak, że najpierw pakujemy taki styl, czyli pakujemy jednego żółtego, później weźmiemy zielonego, ale to wszystko po kolei, więc poczekajcie, najpierw tak, później będzie oczywiście żółty, tylko znowu źle to kliknąłem, za daleko, znowu teraz pójdzie żółty i teraz mamy spakowane, słuchajcie, ile? 2, 3, prawda? I teraz wystarczy zielonego tu wpakować i mamy zadanie rozwiązane. Takie trywialne, a tyle czasu zajęło, no po prostu głowa naprawdę paruje. Mamy, jeszcze mamy kolejną zagadkę bonusową i tutaj też się zaczyna zabawa, bo zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy ścianę, do której wejście mamy tylko z tej strony. Mamy tutaj dwa poziomy. I jeszcze to musimy pchnąć w to miejsce. No to będzie zabawa. Słuchajcie, w takim razie zróbmy to tak, żeby było fajnie. Tutaj muszą być dwie kostki, czyli muszą być obie te dwie, a ta zielona musi być na samym końcu. Czyli najpierw obstawiam, że trzeba będzie tą zieloną jakąś dopchnąć w jakieś miejsce, żebyśmy mogli... Dobra, chyba, słuchajcie, mam jakiś pomysł. Chyba coś mi się w głowie tutaj podpowiada, jak to zrobić. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Jeżeli się nie mylę, a mogę się mylić... Słuchajcie, nie, jednak nie. Tutaj ten niebieski nie jest bez powodu. To byłoby zbyt dziwne, zbyt trywialne, żeby tak było, więc najpierw spakujmy tą zieloną do niebieskiego. Mam nadzieję, że to wszystko nam zatrybi, więc zróbmy taki manewr. Więc dzięki temu mamy możliwość tu przepychania się. Wpakujemy żółtą w to miejsce. Dzięki temu możemy to ładnie wepchać i tu nie będzie żadnego problemu. Teraz będzie za to wyzwanie. Musimy z powrotem wypchać zieloną. Niebieską sobie pchnę tutaj i dzięki temu tutaj wpycham to. I mamy, no to było zdecydowanie łatwiejsze do rozwiązania. Mamy to. I co to jest za miejsce? O! O proszę, BP2. Okej. Ci dwójki to są teleporty? Poczekajcie, bo tak... O co chodzi? Tu jest równa się. Tutaj zmieniamy. Aha, czy to jest chyba nasze miejsce? A w to miejsce musimy pchnąć klocek.
Dobra, czyli jak wchodzę w to, to wychodzę tu, a jak wchodzę tu, to wychodzę tu. O! No to jest dość interesujące. Całkowicie zmienia mój światopogląd, czyli wchodzimy tu, P się zmienia tu, a my jesteśmy B i B mamy, możemy przepychać, co ciekawe. No nie, powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem po tej grze, ale dobra, podoba mi się, w takim razie idziemy teraz z tej strony. Całkowicie twórcy, powiem wam szczerze, odchodzą od wszystkich schematów, mamy to zadanie rozwiązane, ale o co, come on, side puzzle i tidy. Wszystko zrobione, pięknie mamy zaliczone. Teraz wchodzimy do kolejnego. Mamy referencje. To się zaczyna naprawdę dziać. Ale co dokładnie tutaj się za tą referencją skrywa, dowiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście wszelkie komentarze, podpowiedzi, mile widziane. Jeżeli będziecie mieli widzieć zagadkę, którą wy naprawdę zdecydowanie szybciej rozwiązaliście niż ja, bo mniej więcej tak to wygląda, to dajcie koniecznie znać. Jestem ciekaw, czy ja po prostu tak wolno myślę, czy wy tak po prostu trzaskacie ten system. Pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!